Halo, dzień dobry, świat na Maxa jest dziwnym miejscem, bogacz się średnio umiera tu po dwóch minutach. I nie mówię tu o byciu rozszarpanym przez losową armię mobów, śmiertelna jest tu sama pogoda. Lunarny Grat normalnie jest endgame'owym odpowiednikiem Trzęsień Ziemi, ale na powierzchni, który jest bezpośrednim następstwem pokonania Celestial Championa. Normalnie na każdą minutę intensywnego kajtowania spadających kamieni mamy około 30 minut spokoju, tutaj ten spokój... No właśnie. Oprócz gadu zajebiście śmiertelne są także piony, których kajtować już nie możemy, a uderzają one prawie tak często jak w Shibrekt. Co prawda nie wszystkie trafiają w gacza, ale i tak pożegnajcie się już z życiem. Myślicie sobie, o piony! Zagam WX-em! Będą mnie leczyły! Pięknie! Otóż nie tym razem. Shadowy ustawione na szalone ilości są nie do ogarnięcia, przynajmniej na początku. Na tym świecie w momencie, w którym wasza poczytalność spadnie poniżej 15%, już możecie resetować świat. Deer na tym świecie odwiedza gracza się nieco 10 dni, a na dodatek jest odpalony wyłom, więc po zbiciu zamienia się w swoją księżycową wersję, która jest dosyć Zabawna. Na dodatek niekończące się legiony mobów, z jednego kokonu pająków może wam wyjść dużo pająków i to się tyczy właściwie wszystkich mobów, wisienką na tocie są wyższe obrażenia tak naprawdę wszystkiego, tak więc czy w ogóle da się przetrwać w świecie na maksa? No ba, ale nie jest to łatwa jazda. Na start musimy wybać postać. Myślałem początkowo na Dwigfrid, jako że można nim łatwo zdobyć pancerz, a sama walka ją leczy, a walczyć jest z czym, ale okazało się, że to niewystarczająco. Drugą propozycją był Wes, który to. Co ciekawe, ma balonową czapkę chroniącą gracza przed piornami. Jednak starczył jeden lunarny kamień, by szybko zakończyć karierę tego pretendenta. Jednak najlepszy zdecydowanie okazał się Woody, którego to czapka chroni przed lunarnym gadem w 100%. Jednak ma śmiesznie małą wytrzymałość, a jeden kask starczy na jakieś 7 kamyków, więc nadal musimy kajtować, ale hej. Zapełniając EKU kaskami, możemy być jakkolwiek mobilni, a są one dosyć tanie. Aby oszczędzać kask, Możemy też stawać pod drzewami, które chronią to w bardzo małym zasięgu przed gradem. Nice. Tak więc możemy uznać, że mamy rozwiązaną kwestię gradu, przynajmniej początkowo. Pozostają pioruny. Piorunochrony są osiągalne, jednak mają ograniczony zasięg działania, a zasranie nimi całego świata jest średnio praktyczne. Musimy więc ogarnąć jakiś ciuch. Slot łba mamy już zajęty przez drewniany kask nagrad, więc pozostaje nam jedynie płaszcz przeciwdeszczowy. I szczerze myślałem, że zdobycie go będzie o wiele trudniejsze. Nie dość, że tworzymy ten przedmiot przy maszynie nauki, tak na dodatek macki padają na bagnie jak muchy przez wszechobecnych mechanicznych i melmy. Jedynym problemem jest znalezienie bagna, ale tutaj mi się akurat poszczęściło. Tak więc Dzień piąty. Ogarnięty pełnochron na kawałku ziemi ochrzczonym bazą, płaszcz pełny i czapki zżerające kosmiczne ilości drewna. Ze tymi przedmiotami możemy już grać dłużej niż dwie minuty, ale nasz gameplay skupia się głównie na zdobywaniu drewna i odzyskiwaniu staconego życia. Dlatego oprócz przetrwania pół roku głównym celem stało się wyhodowanie giga drzewa, które to chroni przed pełnami, gradem i samozapłonem, jakby. Giga Drzewo daje z automatu plus 100 do zadowolenia z życia. Wygrywa nam grę i jest właściwie jedynym celem. Jednak Giga drzewo wymaga od nas zdobycia glomera i jego pięciu kub, 10 fig z lasu i sadzonki giga drzewa, no i schematu na dźwig. Do tego będziemy musieli znaleźć wyspę kababki las na morze nowy, co normalnie stanowi niemały problem, a na świecie gdzie trzeba 24-7 unikać gadu i mobów? No, będzie ciekawie. Aby cały czas oszczędzać kaski, postanowiłem stać się prawdziwym mainem e, w sumie Walmuda. I drzewa posadziłem dosłownie wszędzie: pomiędzy gankami, koło ogniska, maszyn. Nawet magazyn jest właściwie drzewem. Myśląc o lecie, stawiając falmy, upchnąłem wszystko tak, by mniej więcej wsadzić do środka starzaka. I szczerze. To był błąd. Formy skończyłem kłaść koło 10 dnia, by po chwili załadował się wyłom i pojawiły się moje kochane brightshady, które skutecznie odcięły mi dostęp do połowy bazy. I tutaj po raz kolejny zaprocentował Woody w formie łosia. Jego specjalny atak zadaje obrażenia planarne, a jego wysoka ochrona ogólna była jedyną skuteczną ochroną przed planarnymi obrażeniami. I byłoby luks, gdyby nie fakt, że łoś nie może nosić czapki, aka albo walcząc łosiem musimy kajtować grad, albo stać pod drzewem. co wy chodziło różnie, ale szczerze, ataki birdshade'ów wyszły nam na dobę. Odwiedziłem sobie jeszcze wyłom, rozkopałem czysty blask, spadła nam kula i dnia 12 miałem pełny dostęp do planowanego sprzętu, a z planorną mróżdżką rozdupcałem każde ilości birdshade'ów, jakie do mnie przychodziły. Zima. Nie mogłem założyć żadnego ciepłego ubrania, bo piorny i grad. całe szczęście płaszcz przeciwdeszczowy zapewnia 60 punktów ochrony przed zimnem, tak samo jak broda Woody'ego. Nie jest to wiele, ale z kamieniem termicznym wystarczająco. Zmapowaliśmy gąską Sporą część oceanu, co ciekawe, gąską ciężkość dostać kamieniem. Ma ona dosyć specyficzne hitboxy, a nawet jeśli dostaniecie, to jest pelk, który zapewnia ochronę nawet wtedy. Ale na piórny niestety niczego nie możemy poradzić. O ile mogliśmy zrobić szybki zrzut u kababki, wziąć schemat na dźwig i uciec z gąską, tak do lasu na nowego trzeba już było wziąć łódkę. Jednak kajtowanie gradu jednocześnie wiosłując to trochę za dużo. Mogliśmy więc albo wziąć bardzo dużo kasków i wytankować, albo Posadzić drzewo na łódce? A że w świecie na maksa nie mógł zabaknąć eventów jak Winterfist, posadzona chujneczka elegancko ochroniła mnie podczas wiosłowania. O właściwie trzy, żeby móc wiosłować w cieniu w każdym kierunku. Myślałem, że na morzu będzie przesane przez ataki piratów, legiony rekinów, ale oprócz kosmicznej ilości skał było spokojnie. Najtrudniejszy okazał się jednak transport sadzonki do bazy, bo przez spowolnienie kajtowanie gadu było niemożliwe. Myślałem o posadzeniu ścieżki z drzew, ale drzewa mają to do siebie, że lubią płonąć, więc musiałbym też dorzucić pełnochronę i stwierdziłem, że mi się nie chce i zrobiłem to na pałę. Zatopiliśmy sadzonkę około dnia 40, a giga drzewo potrzebuje przy 5 drzemach około 20 dni, więc miało urosnąć dnia 60. Trochę za późno, tak więc, no, strażak. Pomiędzy nacieraniem drzewa zacząłem grzebać w jaskiniach, gdzie najbardziej się bałem kwasu, ale z jakiegoś powodu nie było go w ogóle, ani razu, no... Ok, zbiliśmy nowe Shadow Pieces, oczywiście 8 i Świniołaka, oczywiście 8. Jako, że potrzebowaliśmy Deadstone'a do cienistej maszyny. Normalnie byłoby to problematyczne, bo tutaj gracz musi być szalony, by zbić cieniste pieski, ale Woody po zziomkowaniu się z Charlie dostaje w każdej zwierzęcej formie neutralność Shadowów, co było bardzo wygodne. Na dodatek, samym szarzem można było bardzo gładko rozwalić Legion Terror i odnowić całą poczytalność. Kocham głosia. Obawiałem się szczerze mówiąc wycieczki do ruin, ale ładując się w odpowiednim momencie w spokojnej fazie, jako tako przemknąłem przez najgorsze do serca ruin, a że ruin samych w sobie tak średnio możemy edytować w kreatorze świata, nie stanowiły one żadnego wyzwania. No może poza labiryntem, który był ciekawy. I dzięki tej wycieczce ułatwiłem sobie życie jakoś o miliard procent. Cienisty parasol chroni w 100% procentach przed kamieniami zarówno trzymany, jak i aktywowany. I szczerze głupotą z mojej strony było zdobycie cienistej parasolki dopiero teraz. Gdybym ponownie podchodził do tego wyzwania zdecydowanie skipnąłbym falmy i zaszowałbym cienistą parasolkę pierwszej jesieni, co by było trudne, ale możliwe. O ile mogliśmy w końcu porzucić drewniane kaski i grać jak normalny człowiek bez kajtowania tego kryształowego gówna, tak nadal potrzebowaliśmy ochrony przeciwporażeniowej, jako że nie zapewnia jej cienisty parasol. Gdy wyszliśmy na powierzchnię dnia 65 okazało się, że źle policzyłem smalowania drzewa i zabakło nam ostatniego dżemu, co opóźniło giga drzewo jakoś na dzień 80, czyli dokładnie wtedy, gdy już nie jest potrzebne cudownie. Pozornie Starzak wydawał się potężnym sprzymierzeńcem w walce z Brightshadami, bo ograniczał je do jednego, ale zamrożony Brightshade natychmiastowo resetuje swoją ochronę, więc trochę trollował. Samo zapłon ustawiony na szalone ilości szczerze mówiąc był mało imponujący, więc wytworzona konewka nie była tak niezbędna. Odważyłem się także zawalczyć z Shadowami i szczerze nie były one tak zabójcze jak się tego spodziewałem, ale pełny planarny ekwipunek zdecydowanie ułatwiał walkę. Dzięki ich Skopanemu systemu agrowania, który sprawia, że gdy zaatakujecie jednego shadowa mając wysoką poczytalność, inny shadow może odzyskać agro na was, co przy dużej ich ilości pozwalało nabić sobie poczytalność nawet na 75% w ciągu kilku chwil. Boże, jakie to było wygodne. Gdy w końcu wyrosło miga drzewa, mogłem porzucić te chatki z gówna, które do tej pory nazywałem bazą i wybudować coś z prawdziwego zdarzenia. I szczerze, kocham tę bazę. Ten płot w jej środku sprawia, że jest ona taka strasznie przytulna Dodatek nie jest to nawet dekoracja. 70 dni na tym świecie pokazało mi, jak Bitesheidy są strasznie uparte, i aby uchronić swoje farmy przed nimi, postanowiłem wykorzystać technikę na oswojonego Bitesheida. Polega ona na tym, że sadzimy rośliny przynęty, te są zaatakowane przez lunarne ścierwo, my zabijamy je do jednego osobnika, którego obudowujemy na odległość trzech darni. Bitesheidy nie zaatakują farm, które gra nadal identyfikuje jako zainfekowane, a jednocześnie nasz najeść jest na tyle daleko, że nie może on nas wkurzać, a ten przytulny płotek dokładnie wyznacza zasięg jego ataku. Zauważcie też, że jeżeli przejdę przez płot, korzeń będzie mógł się rozwinąć za płot by mnie zaatakować, ale tak długo jak trzymam dupę po odpowiedniej stronie, Barchit nie może tego zrobić. Bardzo polecam tę technikę, bo wydawała mi się ona zawsze strasznie kłopotliwa, ale chwilę pomyślicie? Fireland, jest super, polecam, 10 10. Dnia 74 przyszedł misiek, którego nawet nie mogłem użyć do farmienia drewna, bo cały lód płonął, jak chciałem zrobić jego lunalny wariant, jego dup też spłonął, dzięki go, dzięki piorunom. Cały czas też przychodził do mnie Deal który to jednak, dzięki po roku innej niż zima, szybko znikał. Korzystając z tego, że Udi nie był już postacią, którą musieliśmy grać, by przetrwać, postanowiłem zmienić się w Walmudę, jako że dostał on niedawno nową zbroję, która wydawała mi się strasznie ciekawa. Zmieniając postać, zapomniałem, że na tych ustawieniach świata postać rozpisała się w losowym miejscu, co zmusiło mnie do wykonania panicznego biegu do swoich itemów. Następnie spędziłem pół godziny tworząc kilka tylko Podobyje je potem zgubić. Cudownie. Nowa zbroja Wormuda jest połączeniem planarnej z tą roślinną, co sprawia, że jednocześnie zadajemy wyższe obrażenia, możemy ją napawać naprawiaczkami, ale tracimy perk unieruchamiający przeciwników. Coś za coś. Jakiś muchosmok, królowa pszczół i wtedy zrozumiałem, że właściwie osiągnąłem swój cel, bo te walki właściwie niczym się nie różniły od standardowej gry, bo stawiam dwa parasole, pełnochron i na ograniczonej przestrzeni miałem wszystko pod kontrolą. W początkowych dniach niebezpieczeństwem byli wszechobecni mechaniczni i legiony mobów, ale po roku gry, co mogło się wytłuc, już dawno zdechło, a sam świat na maksa został przeze mnie ujarzmiony. Bardzo Wam polecam to wyzwanie, bo zmusza on gracza do kombinowania, co sprawiło, że gra była maksymalnie ciekawa. Nim skończymy, chcę Wam pokazać kilka ciekawych generacji kreatora maksymalnego świata. Wioska Świń w końcu wygląda godnie. Morsy zbudowały swoją społeczność. Wąski przesmyk, w którym trwa wieczna walka pająków i skalnych homarów. Początkowo wygrywały homary, ale potem jak królowe wypuściły healerów, pająki przejęły prowadzenie. Psy, co ciekawe, nam się w ogóle nie wygenerowały, ale podejrzewam, że przycięła je granica świata. Na innych maksymalnych światach jest ich natomiast tak dużo, że lepiej nie podchodzić. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie i Cześć.